Żałujesz czegoś w swoim życiu? Wiesz co, staram się żyć tak, żeby nie żałować, a wychodzę z założenia, że jeżeli trafia się porażka, to ona jest po coś. Ona mnie najwięcej nauki w naszym życiu bierze się z porażek, nie z naszych sukcesów. Sukcesy zaćmiewają umysł. A porażka, która cię najwięcej nauczyła? Najbardziej wartościowa porażka? Porażka, która mnie najwięcej nauczyła. Obawiam się, że ta jeszcze przede mną, bo mówię, ja tu pokornie się staram po prostu z życia te lekcje odbierać. Natomiast to nie była porażka, to był sukces, podczas którego trzeba było mnie złamać. I mojemu partnerowi w programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie, Sławkowi Borowieckiemu, się to udało. On mnie w pewnym stopniu złamał. On mi pokazał, pierwszy raz w życiu zetknęłam się z tym, czym jest sportowa dyscyplina. To jest człowiek, który jak weszłam pierwszy raz na lodowisko, powiedział mi: mnie nie interesuje, po co ty jesteś w tym programie. Ja go mam zamiar wygrać. Mm-hmm. I w tym momencie mnie zmroziło. I w tym momencie mnie zmroziło. Ale ja zrozumiałam bardzo szybko, że to nie jest pusta ambicja pod tytułem chcę zdobyć złote kalesony, tylko po prostu charakter sportowca, który nie godzi się na porażkę na starcie. I on był gotowy zrobić naprawdę wszystko, zmusić mnie do bardzo ciężkiej pracy, bo myśmy myśleli, że ślizgaweczka, pojeździmy sobie. Nic bardziej mylnego. Ja pierwszy raz wychodziłam z pracy, bo tak to trzeba nazwać, w takim stanie, że płakałam z bólu. Mnie wszystko bolało. Mnie mój tata zanosił do samochodu i dawał mi cheeseburgera do ręki, bo nie wiedział, co ma zrobić. I po prostu to przeżycie, to wydarzenie absolutnie zmieniło moje myślenie o tym, jakie jest moje miejsce, jak powinno wyglądać moje życie zawodowe. I to był taki też moment, od którego mam wrażenie, że efektem świeżej kuldy wszystko zaczęło się układać. Mi ta lekcja była bardzo potrzebna i bardzo za nią dziękuję.